Ceniony kompozytor i znakomity śpiewak łączący różne style muzyczne. Specjalnie dla Państwa na scenie programu Jaka ta melodia, Placido Domingo Junior. Hi. Witaj, so cieszę się, że jesteś z nami. Jak się masz? Świetnie, dziękuję. A jak twój tata się czuje? Jakiś czas temu oświadczył, że był zakażony koronawirusem i wszyscy się zaniepokoiliśmy. Na szczęście w pełni udało mu się wyzdrowieć. Miał bardzo dobrą opiekę medyczną i leczenie odbyło się na czas. Wszystko jest już w porządku. Cudownie to słyszeć. Cieszę się też, że wrócił do koncertowania. Życzymy mu dużo zdrowia. Ty jesteś z tatą bardzo blisko. Nawet kiedyś przyznałeś, że wolisz być z nim na scenie. Czy to dlatego, że czujesz się bezpieczniej? Tak, czuję wtedy jego wsparcie. Pewnie inni znani śpiewacy byliby poddenerwowani jego obecnością, ale ja widzę ojca, nie słynnego tenora. A nie obawiasz się, że będzie cię oceniał? Ani trochę. To najlepsza osoba, jaką znam i chyba właśnie jedyna, która mnie nigdy nie oceniała. Daje mi za to cenne rady i ja ich słucham. Co ci radzi? Zdradź nam ten sekret. Cóż, żebym wszystko robił z przyjemnością i zawsze na 100% swoich możliwości. Myślę, że to też wynika z relacji, jaką tata zbudował, zabierając cię na swoje próby i koncerty. Czy i ty zabierasz jeszcze córki ze sobą? Moje córki są już bardziej zainteresowane muzyką rockową i jazzem. Uczą się wiele z YouTube'a, jedna niebawem wyjdzie za mąż. Mają swoje życie, ale jak się spotykamy, jest wspaniale. I śpiewacie wtedy razem? I nawet gramy do tego na gitarze. Czy ty zawsze chciałeś być kompozytorem i śpiewakiem, czy jako mały chłopiec marzyłeś o innym zawodzie? Jak byłem mały, grałem na pianinie ze słuchu i rodzice zauważyli, że mam do tego smykałkę. I tak to się potoczyło. Ale zacząłem uczyć się muzyki bardzo późno, bo mając 18 lat. A to dużo jak na kogoś, kto chce się zajmować muzyką profesjonalnie. Bo 4-5-letnie dzieci grają już na skrzypcach. Ty chyba jesteś też żartownisiem. O tak, czasami nawet takim z czarnym humorem. A co robisz, kiedy nikt nie patrzy? Jak jestem w domu, to lubię po prostu pobyć ze sobą albo oglądam seriale. Poważnie? Jakie? Teraz Dom z papieru i Czarną listę. Oglądam też sporo filmów. Staram się dużo rozmawiać z córkami. Odwiedzam je w Anglii, jak tylko mogę. Ze względu na pracę dużo podróżuję, więc gdziekolwiek jestem, odwiedzam muzea i uwielbiam też grać w padla. To takie połączenie tenisa i squasha. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Thank you. Dziękujemy Państwu bardzo i życzymy oczywiście pięknego dnia. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no le olvides hermano, tú sabes no hay que jurar por una cabeza de tejón de un día y aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza si ella me olvida, importa perderme mil veces la vida para que vivir. Todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida,
joderme mil veces la vida. ¿Para qué vivir? Casito Domingo Junior. Por una cabeza. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see sky. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. Oh, is it trend shaking hands, saying holding on, they really say, I love you. I hear babies cry. I watch them grow.